Widzowie, witam was najserdeczniej. Kolejny, moi drodzy, odcinek z Palionowa. Widzowie, Palionowa, kolejny odcinek. Ostatnio mega wam się odcinki z tej serii bardzo podobają, także tak powiem, że wam się tutaj ofensywne odcinki przyjmują, więc słuchajcie, kolejny odcinek z Palionowa i dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy, poczytałem, nie będę ukrywać, poczytałem komentarze, słuchajcie, ponieważ wy, jako moi kochani widzowie, pisaliście naprawdę masę bardzo dobrych komentarzy odnośnie właśnie tego, jakie punkty może mieć słabe Lucyfer i w dzisiejszym odcinku jakieś potestujemy, ale moi drodzy, zanim zaczniemy, łapeczka w górę. Widzę, że dalej nie zostawiłeś łapki w górę. Nagranie ma już 30 sekund, film ma już 30 sekund, a ty dalej nie zostawiłeś łapki, naprawdę? Czy to jest tak ciężkie, że jak teraz siedzisz na telefonie, zrobić shit i klikniesz tą łapkę? No to nie jest ciężkie, więc zrób to i zasubskrybuj kanał, bo na 200 tysięcy będzie nuta. Przypominam, a nie wiem, czy to każdy wie, na 200 koła będzie kolejna nutka, więc warto subskrybować channel. No i słuchajcie, ogólnie, czekaj, ale ja dostałem jakieś, czekajcie, informacje, my mind, Adaś, Tomek i Kleopatra dalej nie zostawili łapki. Ja nie wiem, ja mam dalej wymieniać? Mam dalej mówić te imiona? No, ja mam nadzieję, że łapka już jest ustawiona ze subskrypcją z dzwonem, bo to naprawdę nie jest śmieszne, a ja tutaj po prostu nie jestem w stanie rozpocząć odcinka, jak co chwilę do mojego mózgu wplatają się informacje odnośnie niezostawionej łapki. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Ogólnie sprawa wygląda tak, że w poprzednim odcinku z Palionowa zrobiliśmy sobie księgę słabości, że nie można zabić, że nie może Lucyfer zabić drugi raz tej samej osoby. Ja ogólnie poczytałem komentarze i wy w komentarzu napisaliście bardzo dobre kilka fakty. Mianowicie, tam nie wiem, czy oglądaliście serial Lucyfer, możecie napisać w komentarzu tak czy nie. Ale to właśnie był taki bardziej zbuntowany anioł, on tam do diabła miał trochę daleko, ale jest jedna rzecz, znaczy no to niby był, ja właśnie nie wiem, czy to był diabeł, bo ja tam już do końca tego serialu to tam nie pamiętam, więc nie chcę tutaj wysuwać niekorzystnych insuacji na temat tegoże serialu, ale była tam jedna bardzo ważna rzecz, że Lucyfera, czyli właśnie tego postać główną Lucyfer, dało się zranić, kiedy on był w pobliżu bliskiej mu kochanej osoby i to trzeba zapisać, mi się wydaje, że to jest słaby punkt Lucyfera, na który nie zwrócili uwagi, więc to jest motto tego odcinka, bo w dzisiejszym odcinku ogólnie co robimy? Szukamy sobie punktów Lucyfera, to raz, a dwa, musimy zbudować miejsce, gdzie po prostu będziemy dawali tą księgę, gdzie on nie będzie tego wiedział, żeby po prostu to tam było i żeby to po prostu, wiecie, żeby to po prostu było miejsce, gdzie on tam nie ma totalnie dostępu, tam zrobimy te wszystkie pułapki, o których właśnie teraz piszecie, na przykład będzie przejście przez jakiś obszar słoneczny, wiecie, o co chodzi, no po prostu takie coś, żeby on nie mógł na 100% tam wbić. Więc ogólnie słuchajcie, robimy tak, piszemy teraz tutaj, że możliwe, że da się go zranić, gdy jest w pobliżu bliskiej mu osoby. Bądź taka, którą kocha. To jest rzecz, która szczerze, no, jest bardzo mocna, więc jeżeli byśmy znaleźli jakąś, nie wiem, dziewczynę Lucyfera, nie wiem, jakąś jego mamę, jakiegoś jego syna, brata, cokolwiek, no to wtedy może byłaby szansa, że bylibyśmy w stanie go zranić, ale to by było troszeczkę chamskie, więc musimy to, widzowie, ogólnie przemyśleć. No i jako, że mamy noc, a ja do Wyrka się nie kładę, ponieważ jest pełny dzień roboty, ja ogólnie powiem wam szczerze, że już nie mam podaczek na niewidzialność, więc szczerze, ja już mam to wywalone, czy on mnie znajdzie, czy nie, ja po prostu stawię temu czoła, ale dzisiaj nie będziemy się ukrywać, widzowie, to jest koniec ukrywania się. Ja sobie wczoraj postanowiłem, że kończę z ukrywaniem się na jakiejkolwiek skali, jeżeli chodzi o Lucyfera. No i w dzisiejszym odcinku mamy, widzowie, kilka planów. Pierwszym planem jest taki, że potrzebujemy zrobić miejsce właśnie na umieszczenie tej książki, ale nie zrobimy tego w normalnym miejscu, ponieważ potrzebujemy, widzowie, szkło. To jest pierwsza rzecz, którą ja potrzebuję, której nie przygotowałem w sumie na odcinek wcześniej, ponieważ wpadłem na to dopiero teraz, że skoro mamy zrobić wszystkie elementy, czyli jakieś elementy typu kochana osoba, no nie wiem, trzeba będzie zwabić tą jakąś kochaną osobę, bądź moi drodzy, po prostu zrobić jakieś elementy, które no tam osobę od Lucyfera tam przyniosą, no to przede wszystkim też trzeba mieć do tego miejsce, no a my takie miejsce właśnie w tym momencie będziemy tworzyć. Wziąłem specjalnie tą drewnianą łopatę, bo ona tak leży w tej skrzynce, wiecie co, leży w tej skrzynce już kilka dni, czy nawet kilka tygodni, nie jest używana, biedna, a my naprawdę dużo tego szkła nie potrzebujemy, wystarczy nam szczerze nawet te 12, co właśnie wykopałem, ponieważ my będziemy robić tylko i wyłącznie takie malutkie przejście, żeby tam po prostu poświeciło słońce w dzień. I zaraz wam powiem dlaczego, zaraz wam wytłumaczę dlaczego, bo wy stwierdzicie: głupota, no strata czasu, no po co mu ten piasek, po co mu w ogóle szkło? Ale widzowie, wy po prostu powinniście mi czasem bardziej zaufać temu inteligentnemu łbowi Dejwilkowi, bo to nie jest tak, że ja tutaj po prostu sobie, wiecie, siedzę i kurde nic nie myślę, tylko ja mam naprawdę potężny łeb, widzowie, wy może jeszcze tego nie wiecie, ale kiedyś się dowiecie na pewno. Dobra, słuchajcie, przepalamy piasek, robimy sobie, widzowie, żeby ja w ogóle z tego co pamiętam, ja coś miałem w tych piecach, więc... Kurde, a nie, w sumie chyba nic nie ma. Więc słuchajcie, widzowie, lecimy z tematem, czekamy aż się piasek przetopi, a ja wam pokażę, co ja chcę zrobić tak naprawdę, no bo wy, może jeszcze ktoś się nie domyślił, a może ktoś się domyślił, a może jest tutaj taka osoba, która się już domyśliła, o co my tutaj, come on, a mianowicie, w tym miejscu będziemy bejtować gdzieś osobę typu właśnie jakiś ziomeczek pokroju Lucyferka, i żeby tutaj właśnie przyszedł i żeby tutaj też zrobić Lucyfera w to miejsce, ponieważ no skoro on ma być słaby na światło, no to my po prostu, widzowie, robimy tutaj
tutaj w tym miejscu sekretną bazę, ale nie taką sekretną bazę, którą wam się wydaje. To będzie sekretna baza level up troszeczkę wyżej. Zaraz wam pokażę dlaczego. Zobaczymy sobie tutaj normalnie, zrobimy ładne ściany. Zrobimy sobie tutaj wszystko, po prostu jak picobello manepyk, tylko nie wiem, czy to nie jest za nisko, więc czekajcie, musimy się kopnąć po kamień. To jest ogólnie dzisiejszy taki odcinek. Będzie dłuższy mi się wydaje, będzie z takiego budowania tej sekretnej bazy, więc to jest naprawdę dzisiaj, no myślę, że wypuszczamy w tym momencie naprawdę solidny materiał. Wydaje mi się, widzowie, że w tym momencie jest kręcony naprawdę solidny materiał, nie będzie on taki krótki, nie będzie miał na pewno 10 minut, no bo widzowie, no tutaj kontenciku będzie troszkę więcej, a więc słuchajcie, ogólnie robimy to w ten sposób. Jeszcze jedno w dół bym dał. Zaraz wam wytłumaczę wszystko dlaczego, widzę. Musicie dać mi chwilę, żeby tutaj to właśnie ugospodarować. A więc tak, ogólnie tak, to będzie na tej właśnie wysokości. I spytacie, co to jest, David? Co to jest, do czego to jest, na co to jest i po co to w ogóle budujesz? A więc tak, widzowie, słuchajcie, ogólnie temat wygląda tak, że w tym miejscu będzie po prostu sekretna baza nasza, gdzie będziemy właśnie trzymać tą księgę. Ale nie, właśnie, bo wy się zastanowicie, co ja w ogóle to buduję, dlaczego to jest takie dziwne. Właśnie zaraz wam, widzowie, wszystko wytłumaczę, bo wy stwierdzicie, że to była brzydka budowla, a ja wam powiem szczerze, będzie najładniejsza budowla, jaką zobaczycie w swoim życiu. Będzie mała, to fakt, okej, przyznaję się, będzie to małe, ale będzie to mega ładne, praktyczne i piękne. Piękne przede wszystkim, widzowie, piękne przede wszystkim, to musicie mieć na uwadze, okej. Będziecie tu schodzić w dół w tym miejscu i będzie tutaj właśnie takie malutkie pomieszczenie. Te pomieszczenie nie musi być duże, one nie musi być duże, nie musi być ładne. To ma być po prostu pomieszczenie praktyczne, które powstrzyma wszystko, co może po prostu pokonać Lucyfera, tak? Co może po prostu mu zaszkodzić. Ja mam zapalniczki, w sensie, no, pochodnie, przepraszam, świeczki. Ponieważ w tym miejscu będzie po prostu kumulacja wszystkich rzeczy, które są w stanie mu coś zrobić. Tylko, że ja nie mam lepszego killowa, chyba w domku nie miałem diaksu, więc nawet lepszego nie zrobię. Więc dzisiaj, widzowie, taki odcinek, no kurde, wam powiem szczerze, z tym killowem może być kana ciężko, ale z tego, co mi się wydaje, gdzieś miałem te moje itemy. Chociaż nie, no, mi je Lucyfer zabrał, więc no, raczej mi ich tak szybko, nie oddam ich, no. Nawet nie ma co się próbować pytać, nie, no, przecież jest oczywiste, że on mi ich nie odda, no. Chodź, widzowie, kurde. Ja to powiem wam, czasem mam takie marzenia, nie? No ale słuchajcie, robimy to właśnie tutaj w ten sposób, że wypełnimy sobie to całe tutaj cobblestone'em, żeby to po prostu ładnie wyglądało, tak? Bo gdyby to nie wyglądało ładnie, co tutaj mamy? Co to jest, kurde? To jest jakaś... To jest nasza baza? To jest to miejsce, gdzie byliśmy uwięzieni! Patrzcie to! O kurde, fix, ty! To jest tak blisko naszego domku? Ja nawet nie wiedziałem, gdzie to jest. Ej, teraz szczerze nie wiedziałem, gdzie to jest. Ej, faktycznie, przecież my tu... Ja cię walę! Żeby to wypadło z głowy, przecież on mnie przeniósł i nie wiedziałem, że jestem pod domkiem. O kurde, fix. No to to jest niezłe, no to to jest naprawdę niezły news, to jest, no to fajnie, że on odbudował tak tylko kserokopię po prostu mieszkania od Szybsona, bo to tak wygląda, nie, fajnie, więc to jest fajne, potężne, dzięki wodzowie, to się ja tam wiedziałem, że coś pisaliście, że to jestem pod domem, nie, że tam podobno jestem umieszczony pod domem, ale ja szczerze nigdy tego miejsca na oczy na odcinku nie widziałem, więc właśnie dlatego mam takie zdziwko, bo no kurde, wygląda to potężnie, ale ja tam na razie nie chcę wchodzić, bo po prostu nie będziemy tam nic kombinować, okej, słuchajcie, tutaj będzie to miejsce, gdzie to będzie to wszystko zrobione, jeszcze musimy to troszkę przedłużyć, więc jeszcze tutaj to dobudujemy i widzowie, spytacie pewnie, jaki cel ma ten pokój, tak? Jaki to ma po prostu cel? Widzowie, to ma taki cel, że ten pokój po prostu będzie takim miejscem, gdzie Lucyfer będzie miał się ciężko dostać, ze względu na to, że umieścimy tutaj wszystkie rzeczy, które prawdopodobnie mu mogą zaszkodzić, tak? A właśnie dzięki temu jest szansa, że po prostu jeżeli on tutaj wejdzie, no to coś mu się stanie. Prawda, widzowie? Więc on tutaj nie będzie chciał wchodzić, a my będziemy bezpieczni. Więc ogólnie teraz musimy to zrobić tak, te ścianki zamieniam, żeby tutaj to po prostu ładnie wyglądało, tak? Tutaj macie cały etap, proces nawet budowania po prostu takiej rzeczy, która po prostu jest szansa, że po prostu będą tutaj takie, wiecie, rzeczy, które po prostu będą w stanie zabić Lucyfera albo chociaż go troszeczkę uszkodzić. Ja myślę, że dach zostawimy taki, nawet to ma klimat, ale podłogę bym zrobił z jakiegoś innego materiału. I teraz wy spytacie pewnie, a po jakiego grzyba, David, ty tutaj w ogóle takie coś zrobiłeś? No a właśnie widzę je po to, zaraz wam to zademonstruję, tylko musimy stąd wyjść, ja tam oczywiście będę musiał wrócić i właśnie myślę, jak to przekminić, bo moja właśnie to jest secret, że tak powiem, secret base nie jest na podobnych kortach, a my tam się będziemy musieli dostać właśnie jakoś tędy. Najlepiej to właśnie tędy, jakby się dało tam dostać, czyli tutaj właśnie będzie jakiś taki mały tunelik. My to musimy ogólnie, widzę, wszystko połączyć, więc wydaje mi się, że niestety, no niestety, że tak powiem, no braknie nam niestety tutaj właśnie naszej drewnianej łopatki, więc musimy zrobić nową. Czy ja mam drewno? Nie mam drewna, więc weźmy od razu drewno, bo ja się tu nie będę zamiaru miał cofać znowu. Weźmy sobie drewno i weźmy jakiś blok, z którego można zrobić ładną podłogę.
Ładna podłoga. Z czego by była ładna podłoga? Czekajcie, bo sobie nie mam pomysłu. Ładna podłoga mi się wydaje byłaby właśnie z jakiejś wełny, ale nie mamy żadnej wełny. Z kwarcu! O, z kwarcu zrobimy ładną podłogę. Dobra, czyli zrobimy sobie z kwarcu ładną podłogę. Mamy dużo. I teraz jeszcze potrzebuję tego drewna. Ale nie, ja potrzebuję w sumie patyki, tylko nie potrzebuję drewna. I słuchajcie, temat wygląda tak, że po prostu zaraz piszemy kordy, porównamy i zrobimy sobie tam przejście. Jakieś sekretne, takie wiecie, zamurowane, żeby tam nikt nie miał prawa dostępu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, to jest nasza łopatka. Dobra. Idziemy po prostu tam wydrożyć mały tunel. My ten tunel musimy wydrożyć zaraz, to będzie troszeczkę chodzenia. Ja tutaj widzowie, ja mówię wam, dzisiaj dłuższy odcinek, bo będzie to troszeczkę roboty. Ale my musimy trafić na kordy na odległość 62. Na 62 musimy trafić kordy, czyli lecimy sobie po prostu taki tunel i my go później oczywiście zamurujemy, jak już będziemy właśnie w takim etapie, ale na razie właśnie musimy go wydrożyć, okej. Okay. I teraz tak, idziemy sobie pod, pod naszą tajną bazę, do której będziemy chować właśnie tą księgę. I po prostu zobaczymy, czy już trafiliśmy. Wydaje mi się, że tak, po prostu na 62 to musi być kordy niskości, czy a my jesteśmy obecnie 63, ej, nie byliśmy wcale aż tak daleko, więc to jest dobre, to jest dobre. O, welcome, nie, to nie jest tutaj, to nie jest tutaj, to nie jest to miejsce, czekajcie, dalej kopiemy, gdzie to jest? O, mamy, jesteśmy tutaj, dobra, to jest to miejsce. Ej, to jest mega blisko. Dobra, myślę, że to będzie jakoś daleko, a to jest mega w sumie close. Dobra, czyli fajnie, czyli to jest mega bliziutko, więc to możemy sobie zamurować. Przejście zrobimy trochę ze strawy, bo tutaj nie ma zbytnio czasu na jakieś rozwikłania na ten temat. Tutaj po prostu jedyne, co możemy polepszyć, no to właśnie jakiś ładniejszy tutaj materiał, że tak powiem właśnie schodów. Tylko, że właśnie, czy ja gdzieś tu mam crafting. Boże, ja tu nigdzie nie mam craftingu, nigdzie nie mam nawet drewna, żeby zrobić ten crafting. To jest naprawdę przykre. Naprawdę nigdzie nie mam ani jednego drewna. Tu jest 10, tu jest 2, nie 2, to jest za mało. Ja naprawdę nie mam w domku drewna, widzę, więc musimy skoczyć do góry na crafting po te schody, to jest naprawdę przykre, ale i tak musimy tam iść, żeby wziąć szkło. Więc, bierzemy tutaj do craftingu, zrobimy sobie schodki, ok, zrobimy sobie zwykłe, 4 nam starczą, tam więcej nie trzeba i bierzemy sobie to szkło. Spytacie pewnie, po co to szkło, ponieważ jak jeden z was pisał w komentarzu właśnie, że po prostu jest temat, że jest szansa, że po prostu słońce spali po prostu Lucyfera, bądź coś mu zrobi, no trzeba to przetestować, ja tego nie mogę zostawić bez testu, więc robiłem właśnie taką pułapeczkę i tutaj po prostu jak on będzie przechodzić, to my to wtedy odpalamy, ale my to na razie murujemy po prostu z tego względu, że on nie może nic o tym wiedzieć, nikt nie może o tym nic wiedzieć, prawda? Więc z tego względu, żeby nikt o tym po prostu nic nie wiedział, robimy coś takiego i w tym momencie lecimy stricte do naszego właśnie domku, do naszego podziemia tutaj, proszę zauważyć. Tutaj zrobiłem sobie jakieś tajne przejście, mi się wydaje, że to będzie tajne przejście po prostu pokroju takiego, że zamurujemy wszystko, żeby tutaj nic nie było widać. Robimy tutaj schodki. Wiecie co, ja mam dobrą łopatę, więc ja szczerze wam powiem, pobawię się chwilę, podmienię tutaj to, żeby to wyglądało bardzo ładnie, żeby to wyglądało po prostu profesjonalnie, tak jak faktycznie przejście do czegoś sensownego, a nie przejście do jakiegoś syfu, bo jeżeli on to zobaczy, no to on stwierdzi, no bo sobie robicie ze mnie jaja, prawda? Więc tutaj musi to wyglądać dobrze, więc tutaj sobie to zamurujmy, żeby to wyglądało właśnie dobrze. Z tej strony tak samo. I widzicie, on tego szkła nie zauważy. A my wtedy, kiedy go będziemy brali w tą pułapkę, jeżeli będziemy chcieli po prostu sprawdzić, bo to jest rzecz, ogólnie to pomieszczenie ma taki cel, żeby po prostu tutaj Lucyfer się nie dostał. Taki jest nasz cel, prawda? Więc tutaj muszą być wszystkie rzeczy, które właśnie zabezpieczą to tak, żeby on się tutaj nie dostał. Czyli właśnie, tutaj będzie odpalona cały czas ta szyba, żeby tutaj się świeciło słońce, czyli jest pierwsza rzecz, która teoretycznie powinna mu zaszkodzić, prawda? Później będziemy coś kombinować dalej, jeżeli to mu nie zaszkodzi, więc wiecie o co chodzi, po prostu to jest takie miejsce, gdzie my tutaj musimy to wszystko właśnie ładnie przemyśleć i tutaj ogólnie będzie właśnie w ramce ta książka umieszczona, gdzie to po prostu będzie wszystko ładnie pisało, więc sobie zróbmy może już ścianę i zrobimy sobie tą właśnie ścianę z kwarcu, podłogę też z kwarcu, żeby tutaj to było coś innego niż ten właśnie cobblestone, bo tego bruku wiadomo zawsze wszędzie jest dużo, więc w tym tutaj przypadku warto byłoby użyć czegoś innego, prawda, więc dajemy sobie ten kwarc, mamy go dużo, więc to jest akurat super sprawa, ładnie to tutaj się prezentuje moim zdaniem. I drogę do tego również zrobię z kwarcu, ale po bokach będzie zwykły cobblestone, więc tak to mi się wydaje zrobimy, proszę bardzo. I tutaj jest jeszcze jedną pułapkę, tutaj ja planuję zrobić, zaraz wam pokażę właśnie dokładnie jaką, ponieważ no trzeba robić pułapki na Lucyfera, to nie może być tak, że on po prostu dostanie tą książkę za friko i to też nie będzie tak, że on dostanie tą książkę tak po prostu, że ona tutaj będzie stała. Ja tutaj też mam już pewien jeden pomysł, tylko widzę, ja muszę tutaj dokończyć właśnie to miejsce, więc tutaj musicie mi dać niestety sekundkę, dokończymy to miejsce, też ogólnie pisaliście, że chcecie odcinki bez cięć, że po prostu jak się wszystko też buduje, więc dzisiaj właśnie taki odcinek bez żadnych właśnie cięć, żeby nie było, więc tutaj, żebyście to ładnie wszystko, cały etap, proces budowy tego pomieszczenia widzieli. Dobra, mamy coś takiego, dajemy sobie świeczki dookoła tutaj, czyli pyk i pyk, żeby to wyglądało tak, wiecie, tak w miarę epicko, proszę bardzo. Tutaj tego kobla nie podmieniam, on wygląda całkiem fajnie, bo się łączy z tym dachem. Można jedynie dodać jakieś takie małe filary, dobra, zróbmy takie filary, bo to w sumie może wyglądać całkiem nieźle, jak to się połączy, takie dwie rzeczy, proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. O! No, wam powiem, i tutaj w sumie te schody by lepiej pasowały, więc dajmy tutaj schody, bo mamy schody. Proszę bardzo, pyk, pyk,
I tutaj wtedy też musi być schodek, ok? Czyli tutaj dajmy tego schodka, proszę bardzo. No i on jak tu będzie wchodzić, to będziemy takie... Kurę fix, za pomieszczenie, nie? No kurę fix, ej, czemu się tak dziwnie postawiło? Ty, ja mordo, chciałem tu to postawić, proszę bardzo, okej. Okay. No i tutaj jak naprawdę się już wchodzi, to wygląda to sensownie. Tutaj też by trzeba, kurde, dokończyć, to by trzeba było jakoś z sensem. Nie, skończył mi się kill off! Dobra, no to tutaj mamy... Kurde, dość solidny problem, ale na razie moim zdaniem można to tak zostawić, bo to i tak nie jest dokończone, prawda? Więc to na razie musi tak wyglądać. I tutaj w ramce, a dokładnie nie w ramce, więc i tak muszę zrobić kill off. Nie będzie totalnie, widzę co, właśnie umieszczonego tego właśnie widzowie tej książki, z tego względu, że my to jeszcze zrobimy go w konia. Jeżeli on to odkryje, to zrobimy go w konia. A zaraz wam pokażę w jaki sposób. Proszę bardzo, pyk, tutaj musimy postawić to jeszcze, okej. Okay. Tutaj to też zniszczyć, żeby tutaj nie było żadnego dirta, żeby to naprawdę wyglądało bardzo sensownie. Czyli tutaj dajemy kamieczek wszędzie, żeby to jakoś miało ładne wypełnienie, okej. Okay. Wygląda to dość sensownie, prawda? No wygląda to naprawdę z sensem. Jeszcze tutaj, okej. Okay. Dobra, tutaj musimy dać to. Tutaj tego... Kurde, dobra, też to usuńmy, ale właśnie, to jest już, kurde, ten, nie możemy tego usunąć, okej. Okay. Czyli tutaj po prostu już to musi tak wyglądać, że się po prostu przechodzi pod tym dirtem, bo po prostu nad tym jest już nasza posesja, więc nie możemy tego zniszczyć. Ale jest jedna rzecz, którą jeszcze musimy zrobić, ja potrzebuję kill off, czy ja gdzieś tutaj nie mam jakiegoś kill offa, proszę, jeden kill off potrzebuję. Ja tu nie mam gdzieś kill offów i są kill... Kopie, ile ja tu mam kill offów, bo ja zapomniałem, że enchantuję, okej. Okay. Potrzebujemy na ramkę miejsce, potrzebujemy miejsce na ramkę i potrzebujemy jeszcze jedną książkę. Potrzebujemy jeszcze jedną książkę, mam tutaj na pewno jeszcze jedną książkę, ale już kolejnej ramki nie mam, czyli po prostu potrzebujemy jeszcze skrzynkę. Z racji, że ja nie mam drewna, to po prostu uszkodzę jedną skrzynkę, która tutaj nic nie ma, czyli to na to wypada. Musimy ją niestety uszkodzić, proszę bardzo, daj mi się, okej, okay, do ekwipunku. Tu jest taki brzydki cobblestone, dobra, trudno, no nic z tym niestety się nie zrobi, ponieważ zaraz wam pokażę, jak my to jeszcze tutaj ukryjemy, widzowie. My to musimy zrobić tak, że tutaj po prostu dalej będzie skrzynka z tą naszą najważniejszą zawartością, czyli z tym po prostu, z księgą słabości. I właśnie tak to umieścimy w tym miejscu, patrzcie to. Tu po prostu będzie ta skrzynka, gdzie będzie ta właśnie księga słabości, a pod puchą będzie właśnie skrzynka jakaś z typu... Kloc to debil. Może być, nie? Może być. I wtedy Lucyfer pomyśli, że tu jest właśnie ta księga słabości, a tu przyjdzie i nic. I wtedy, a my już wtedy mamy na niego pułapkę, że tutaj jest ta jego słabość pierwsza, którą pokazaliśmy, a tutaj zrobimy drugą. I tą drugą słabością, moi drodzy, będzie wylanie tutaj wody, ponieważ jak wiemy, Lucyfer też jest szansa, że może coś mu się stanie od wody. Ja nie wiem, jak on tam wygląda, więc tutaj musimy zmienić te świeczki na... Kurde, my tutaj w ogóle nie możemy mieć świeczek w tym momencie, bo to muszą być tutaj, bo jak tutaj chcemy wylać wodę, prawda? Okej, okay. Więc lecimy po prostu z tematem po wodę. Musimy mieć dużo wiaderek z wodą, żeby to tutaj wszystko przetransportować. To naprawdę nie jest łatwa misja, co my wszystko dzisiaj robimy, ale ta misja naprawdę, widzowie, jest warta tego, ponieważ ja mam wodę tutaj, więc to jest spoko akurat, ponieważ jeżeli nam się uda cokolwiek tutaj zdziałać, potrzebujemy 5 wiaderek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idealnie chyba, idealnie, prawda? Jest idealnie, okej. Okay. Potrzebujemy 5 wiaderek pełnych wody, proszę bardzo. Nie, dlaczego się zepsuło tak? Halo? Ja nie mogę, woda mi się zepsuła i w ogóle kot mi tu przylazł. Dobra, ale nie wiem jak go oswoić. To możecie napisać mi w komentarzu jak oswoić takiego kota, bo ja szczerze nie mam totalnie pojęcia. No i właśnie tak robimy słabości Lucyfera. Pierwsze, właśnie światło, drugie, woda. I wylewamy wodę, pyk, okej, okay. Wylewa się tak jak chcemy, dobra. Teraz tutaj, pyk, dobra. I musimy jeszcze wylać po środku, bo się chyba jeszcze nie wylało. Czyli pyk. Dobra, mamy. Nie! Czemu to się wylało w tym miejscu, ej? Czemu to się tu wylało, kurde? Halo! Dobra, to a jakbyśmy tutaj zablokowali? Też się wylewa. Kurde, coś się zwaliło. Czekajcie, widzowie. Coś nam się tutaj ewidentnie zwaliło. Czego nie chcemy, to też spadaj. O! Dobra, nie mam pojęcia, co się stało. Nie mam pojęcia, co się stało, naprawdę, widzowie. To nie miało być tak, bo to ma być... O! O! Jest idealnie! I tu się nie wylewa. Dobra, czyli nie wylewamy tam już wody, okej. Okay. No jest to po prostu przejście takie dodatkowe, które... A co się stanie, jak dam tutaj tak? Nic? Tu? A tu? A tu? Dobra. Czyli tutaj jeszcze też mogę dać kocek, tak? O, jest bez sensu! Ej, no czekajcie, widzicie, co się stało? Widzieliście, co się stało? Dobra, chwila. Ej, to jest bez sensu, co się tutaj oddziało. Chwila, jeszcze raz. Okej. Okay. Czyli musi być taki jeden spływ.
Dobra, czyli tak to musimy zostawić, okej. Okay. No ale w każdym razie jest to, przepraszam, tak teraz mało mówiłem, ale właśnie widzę, miałem takiego laga. Ale właśnie mamy idealną pułapkę już na Lucyfera, ponieważ i jest woda, i będzie światło, jak to odkryjemy. Więc jest wszystko picobello magnifique, więc w tym momencie możemy sobie już to wszystko tutaj zakryć. I w tym momencie pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać, aż Lucyfer prawdopodobnie w tą pułapkę wpadnie. Tutaj to nie wygląda za kolorowo, no ale widzowie, no takie są realia, że o tym po prostu nikt nie powinien wiedzieć, tak? Więc właśnie dlatego tutaj taki to jakoś, no później to jakoś lepiej zabuduję, bo teraz to już nie ma zbytnio materiałów na to. Ja wam bardzo dziękuję, widzowie, za oglądanie tego odcinka. Słuchajcie, on był mega długi, 20 minut. Dziękuję wam bardzo za dotrwanie do końca, kto dotrwał. Kto dotrwał, niech napisze komentarz, na przypnę serduszko. I słuchajcie, ogólnie temat też wygląda tak, że możecie pisać, co robimy dalej, ponieważ mamy jakieś mniej więcej, wiecie, znamy słabości Lucyfera, które są. Po prostu. Teraz potrzebujemy go jakoś zwabić do tego miejsca, żeby zobaczyć, czy te słabości faktycznie działają, prawda? Więc moi drodzy, to będziemy robić w następnych odcinkach. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro. Do usłyszenia. Hejo!